wielki finał Euro 2012 za nami. Pora na trochę mniejszy finał wielkich przegranych. Mecz Francja-Holandia. Tylko dziś grają Jacek Hawryluk i ja. Najpierw trochę treningu ogólnorozwojowego. Niektórzy muszą biec, by trenować, a niektórzy mogą sobie pozwolić na komfort spaceru, bo i tak zwycięstwo mają w kieszeni. Dzisiaj poza wielkim finałem wielkie spotkanie dwóch najważniejszych rozgrywających tegorocznych letnich festiwali, czyli Mikołaja Ziółkowskiego, szefa Openera, i Artura Rojka, szefa Off Festiwalu. Zapraszam. Przepraszam, ja trochę zwiemy, ale taki mały sprint. Wy to macie raczej długi finish w firmie, prawda? To prawda. Jak to z tym 11 openerem jest? Jesteście trochę tym zmęczeni, znużeni takim ciągłym finiszowaniem przez cały rok? Nie wpadacie od odrobinę rutyny? Akurat ta edycja jest wyjątkowo różnorodna i wyjątkowo inna od tego, co działo się do tej pory. Chcieliśmy zaznaczyć pewną zmianę, pokazać legendarnych wykonawców, takich jak chociażby Bjerk. To też jest ważne i trzeba to zobaczyć, bo to jeden z nielicznych koncertów ze względu, jak wiemy wszyscy, na problemy z głosem. To jest bardzo krótko. I z drugiej strony projekt Penderecki Dreaming. Potem Bon Iver, czyli w tej chwili myślę, że być może najbardziej oczekiwany czy najciekawszy artysta alternatywny ostatniego roku, nagroda Grammy za album alternatywny. No i potem Justice. No to naprawdę trudno zebrać w jednym miejscu takich artystów. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Maurycy Gomulicki obecny jako artysta openerowy, są spektakle teatralne, God Squad, jest przede wszystkim Warlikowski. Tak, takie przedsięwzięcie jak Anioły w Ameryce Krzysztofa Warlikowskiego w specjalnie zbudowanym namiocie z trybuną, 500 osób, powrót tego spektaklu. Codziennie w trakcie festiwalu. De facto prawie 6-godzinny spektakl. To jest zupełnie nowa jakość, znaczy to się w ogóle nie zdarza na żadnych europejskich festiwalach. God Squad, co to takiego? To projekt paneuropejski. Bardzo ciekawe przedstawienie. Ono też będzie grane codziennie. Ciekawą sytuacją jest granie w tym przedstawieniu młodych ludzi, właściwie dzieci. I opowieść, która się pojawia, to 24 godziny, które pokazują całe życie. Myślę, że to też będzie różniło nasz festiwal. My idziemy zdecydowanie w tym kierunku tych kilku wyjątkowych festiwali europejskich, które może mają mniejszą publiczność, ale wnoszą nową jakość w tą rozmowę kulturalną w szerszym aspekcie. Mieliście czas, żeby pooglądać mecze w trakcie Euro? Ja owszem. Pracy? nawet udało mi się na dwóch być. A komu kibicowałeś? No, poza Polską pewnie, bo tutaj wszyscy... Ja myślę, że tu nie jestem jakoś specjalnie odosobniony, czyli generalnie kibicuję Hiszpanii. Ale jak zagram z kolegą Jackiem Hawrylukiem w koszulce Holandii, to reprezentując frakcję openerową, nie będziesz miał. Ja byłem fanem Holandii, aczkolwiek to wyjątkowo nieudany turniej. Wyjątkowo. Mając takich piłkarzy, zagrać taki turniej to naprawdę źle. Finał openera, tak można powiedzieć, chyba za tydzień. Wielki finał openera. Mikołaj Ziółkowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Co dzisiaj
oznacza ofowość w muzycznym świecie? To, że jeden artysta jest ofowy, a inny nie jest. Chciałem zrobić festiwal z muzyką alternatywną dla fanów, jako fan. Pomyślałem sobie, że ten festiwal powinien nazywać się OFF, czyli generalnie jest to festiwal, który prezentuje artystów spoza takiego mainstreamowego obiegu, aczkolwiek często ci artyści alternatywni stają się częścią mainstreamowego obiegu, ale stają się troszeczkę w inny sposób niż artyści sprecyzowani na bycie w mainstreamowym obiegu. Dla mnie OFF to też jest takie okno na świat. Które według Ciebie elementy, które rejony estetycznie są dzisiaj najbardziej interesujące? W każdym gatunku, w każdym rodzaju muzyki dzieje się coś ciekawego. W muzyce świata mamy ekspansję zespołów z zachodniej Sahary w postaci na przykład Grob Doe, która się pojawia w tym roku na festiwalu. Z Afryki mamy sensację w postaci Shangan Electro. Mamy legendy, które stanowią fundament muzyki alternatywnej w ogóle, w postaci Swans, Thurston Amura czy Iggy and the Stooges. Na kogo Artur Rojek czeka najbardziej podczas tego festiwalu? Nie mam jakichś konkretnych faworytów. Myślę, że będą na pewno takie momenty na festiwalu, których będą się wyzwalały bardzo fajne reakcje pomiędzy publicznością a widzem. Zawsze jest fajnie na to patrzeć. Fajnie było super patrzeć na to, co się działo pomiędzy publicznością a widzem na koncercie na przykład Fleming Lips czy na koncercie Omara Sulejmana. Wydaje mi się, że takie reakcje mogą zajść w tym roku podczas koncertu Swans, czy też podczas koncertu Maisie Star. No na pewno jakaś reakcja zajdzie pomiędzy mną a nimi, bo ja Maisie Star bardzo cenię i bardzo lubię i traktuję to z sentymentem. Jesteś dyrektorem artystycznym tego festiwalu, ale są wieczory, które oddajesz pod kuratelę innym, między innymi szefowi Sub Popu czy Feneszowi. Pojawienie się ich na festiwalu jest pewnym namaszczeniem tego, co dzieje się na danej scenie. Umożliwia mi też prowadzenie rozmów, takich, których wcześniej nie prowadziłem. Mam nadzieję, że stanie się to tradycją, że kuratorzy będą się pojawiać. Mamy już jednego kuratora od 3 lat, jest nim Wojtek Kuczok, on się zajmuje akurat kawiarnią literacką. To zaczęło się od malutkiego namiotu 3x3, gdzie ludzie stali na zewnątrz i słuchali, jak artyści czytają swoje wiersze, czy też pojawiają się artyści muzyczni, którzy grają swoje koncerty. I to się naprawdę świetnie rozwija. Ja się z tego bardzo powodu cieszę i no liczę, że, no to, że ten projekt będzie rósł. To już tutaj skończymy w takim razie, bo i tak spotkamy się w Katowicach. Będziemy tam z Wokiem, a dzisiaj tak czy inaczej musimy skończyć, ponieważ ja spieszę się na mecz. Ja będę reprezentował OFF Festival, jeżeli nie masz nic przeciwko Oczywiście, temu. Jak najbardziej. Nie, może mam koszulkę A twój partner? Holandię. Ale jaki festiwal będzie reprezentował? Powiem ci na ucho. Opener. No to musisz wygrać. Spokojnie. Jacek, ale cześć. Nogę. Cześć. Cześć. Mieliśmy grać w piłkę. No właśnie. To jest piłka? To jest piłka, a to jest piłeczka. Kurczę. Słuchaj. Jak było? Ja się tyle nabiegałem. Jak było? Cały dzień biegasz? Jak było? Wiesz, było bardzo dobrze. Mam trochę argumentów przemawiających za tym, żeby pojechać na Openera w tym roku. Naprawdę? Tak. Bardzo będzie utrudniał życie OFF Festivalowi. Tak. Dlatego, że ma New Order, Public Enemy, DXX, Bon Iver. To są wszystko wykonawcy, którzy mogliby z powodzeniem wystąpić na OFFie. No tak, ale widzisz. A na OFF Festiwalu mamy Iggy'ego Popa, mamy House of Love, mamy Battles, mamy Swansów, mamy mnóstwo nowej elektroniki, muzyki improwizowanej, członków zespołu Sonic Youth, wprawdzie oddzielnie, ale jednak... O, brawo! Co w najbliższym czasie, powiedz? W najbliższym czasie? No, w najbliższym czasie to jeśli gramy chodzi o poważkę. Jeśli chodzi o poważkę, to już mówmy o poważnych sprawach. Słuchaj, no to 8 lipca rozpoczyna się kolejna letnia Międzynarodowa Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie, czyli spotkanie z muzyką dawną. Oprócz koncertów można także wziąć udział w klasach mistrzowskich i uczyć się gry u największych specjalistów muzyki dawnej.
Od 6 również Regeland w Płocku. Bardzo, bardzo dobra, bardzo dobry line-up festiwalu Gentleman między innymi. Świetny artysta, świetny zespół europejski grający muzykę reggae. Coś jeszcze mamy? Street Music and Film Festival. A, i podobno ma być Roman Polański, tak? Tak. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Natomiast jak ktoś chce zostać w domu od 5 z telewizji, znakomita seria filmowa. Co czwartek w okolicy 23.30 będzie seria filmów o bluesie Martina Scorsese. I jako pierwszy idzie Feel Like Going Home. To jest dokument samego Scorsese'ego o podróży do Afryki w poszukiwaniu źródeł bluesa w Afryce. Times it harder than ever been before. And the people are drifting from door to door. Can't find no heaven. No dobra. Bardzo dziękuję. Niestety. Off wygrał. Ale Artur, Mikołaj, off wygrał. Mikołaj, open zadanie jest większy. Zostało wykonane. Spotykamy się gdzie? W Krakowie. W Krakowie na Festiwalu Kultury Żydowskiej. Może będą piłkarzyki, to wtedy zagramy rewanż.